Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. The Krillers. We'll be right back.
Cześć, witajcie detailingowi dziadzia. Dzisiaj ze mną Lachega Multishine 66. I słuchaj, muszę tak trzymać, bo korek niestety nie dokręca się do końca, tak jak widać. Kurczę, zobacz. I wylewa mi się tutaj, a chcę ci pokazać nazwę. I zrobię to tak. Pyk. No dobrze, co do samego produktu, słuchaj. Jest to produkt, który ma, zresztą tak jak widziałeś na filmie, ma zabezpieczyć nam tworzywo sztuczne we wnętrzu, czyli produkt stworzony do wnętrza. Producent tak, zaleca stosowanie go od koncentratu po rozcieńczenie 1 do 5. Stąd używałem koncentratu i tego rozcieńczenia 1 do 5. Nie chciałem się bawić w pośrednie rozcieńczenia z tego względu, że ten film trwałby wieczność i tak jest długi. I teraz tak, zaczynając od koncentratu, słuchaj, rewelacja, jeżeli chodzi o miękkie plastiki. Volvo usiadł po prostu miodnie. 1,5 do 5 też, ale dałem go za dużo. Tutaj trzeba uważać z tym produktem, bo z wodą to on się rozprowadza i trzeba czekać, aż ta woda odparuje. Koncentrat siedzi idealnie. Zarzucasz go i zauważyłeś, że na dzień dobry skoczyłem z gąbką. Nieporozumienie. Nie. Do tego produktu najlepiej jakieś pady mikrofibrowe i niewielka ilość. Wydajność jest kosmiczna. W Mańku, to jeszcze zostańmy przy Volvo. Volvo 1 do 5, no kurczę, no mat, totalny. Totalny mat, tak jakby nic nie było. Koncentrat, bajka, przyciemnienie i co lepsze, bez połysku. Satyna. Nie był to mat, satyna. Bardzo fajnie, naprawdę rewelacja. Przyciemnienie to jest ogień w ogóle tego produktu. Kolejna rzecz w Mańku. No i tutaj się zaczyna. Tak jak producent deklaruje, że koncentrat będzie mega połyskiem, a 1 do 5 będzie matem. I tak jest. Na twardych plastikach zdecydowanie koncentrat idzie w połysk. Ale za to obłędnie przyciemnia. W 1 do 5 na twardych plastikach, no fajnie, ale to przyciemnienie jest słabe. Słabe, ale lepiej niż na tych miękkich. Kurczę, no i tutaj jest właśnie to, że miękkie plastiki jakby go przyjmowały, a na twardych robi taką jakby tylko powłokę. Ja mam wrażenie, że ten produkt w ogóle tak jakby się nie wchłaniał w plastik, tylko kładł się na zewnątrz i robi taką jakby ochronę, barierę. Wskoczyłem też na podszybie, tak jak było widać. I tutaj, słuchaj, niewielka różnica. Oczywiście koncentrat bardziej się błyszczał. Sprawdziłem sobie na zewnątrz, mówię, zobaczymy co będzie. Koncentrat zdecydowanie bardziej w połysk. 1 do 5 rzeczywiście no bardziej mat, ale też cudów nie ma. Cudów nie ma. Na twardych plastikach dziwnie siedzi ten produkt, dziwnie. I teraz tak, podsumowując, jeżeli chodzi o wnętrze, no kurczę, no fajny produkt, raczej fajny. Znaczy ja go tak do końca nie czuję. On jest fajny, ale to wiesz co, on trzeba wybrać sobie plastik na niego. Tak naprawdę jak go kupisz, bo nie widziałem go w litrowych, tylko piątki. Jak kupisz piątkę i nie trafisz ze swoimi plastikami, to masz pozamiatane. Osobiście urzekł mnie zapach tego produktu, bo on jest taki świeży. Tak jak po świeżym. Naprawdę rewelacja. We wnętrzu, no bajka. No, świeżuteńki. Naprawdę zapach bardzo fajny. I teraz tak, złotym środkiem tego produktu, takie rozcieńczenie to jest 1 do 3, 1 do 4. Ale nie pokazywałem każdego stężenia, bo to kurczę, ten film trwałby wieczność. Uwierz mi, że na w Mańku 1 tak do 3 naprawdę zrobił fajną robotę. Taka satyna z naprawdę ciekawym przyciemnieniem. Kolejna rzecz, producent też zaleca go na gumy. Też sprawdziłem to w Volvo na uszczelkach. The Krillers.
I tutaj dziwnie. Guma w ogóle tak jakby go nie lubiła. Też nie czuję, żeby ta guma go chłonęła. Robi taką jakby barierę ochronną i to jest wszystko. Z 1 do 5 to jest w ogóle nieporozumienie, bo kładziesz go, czekasz aż ta woda odparuje i to jest wszystko. I tak naprawdę ten produkt znika. W koncentracie tak, siedzi, widać ta powłoka jest, zabezpiecza, ale idzie w mega połysk. Ojej, tragedia. Naprawdę. Na gumy jakoś nie bardzo, niekoniecznie, nie widzę go jakoś specjalnie na gumowe elementy. I teraz tak, czas chyba sprawdzić, kurczę, bo dałem dzień, żeby te produkty usiadły sobie w Mańku i w Volvo. Jak na drugi dzień zachowa się, jak zobaczy ten produkt w wodę? Podsumowując produkt, tak jak było widać, na twardych plastikach został tylko i wyłącznie, odrobina została, tego po koncentracie. Tak naprawdę ten 1 do 5 wymiotło. Dlatego też, bo testowałem na drugiej stronie drzwi, tam kładłem też 1 do 3, 1 do 2, 1 do 4 i najlepiej na twardych zachowuje się 1 do 3. Na miękkich plastikach, kurczę, pada. Na miękkich plastikach, słuchaj, jest całkiem przyzwoicie, naprawdę. Jakbym miał osobiście używać ten produkt, to tylko i wyłącznie na miękkich plastikach.
W koncentracie woda, można powiedzieć, go zjadła. Tak jak cudownie się rozpuszcza z wodą, tak samo i pięknie zjeżdża z danego elementu. I tutaj niestety to jest minus tego produktu, ale zabezpieczenie w dalszym ciągu jest. Bez efektów wizualnych. Czy produkt mi się podoba? Nie. Średnio mi się widzi z tego względu, że nie jest gotowy i tak naprawdę nawet po jednym dniu siedzenia wystarczy trochę wody i ten efekt cały znika. A tu nie o to chodzi. Ja chciałbym na przykład mieć to przyciemnienie cały czas, powiedzmy. Znaczy chociaż tydzień, dwa. O, może tak ugryzę temat. I dlatego no, mnie urzekł w tym produkcie tylko i wyłącznie zapach. A i wydajność. Kosmos. Wydajność jest kosmiczna. A i jeszcze nie pokazywałem na uszczelkach, jeżeli chodzi o uszczelki. Podobnie tak jak na drzwiach. Guma go jakoś nie przyjmuje. Nie wiem dlaczego. Też zjeżdża z tą gumą zdecydowanie na oponę czy na gumę. Typowy dressing, czy na uszczelkę. No dobrze. Z mojej strony to wszystko. Produkt kurczę taki nijaki. Dla mnie bez emocji. Ani przyjemność z pracy. Znaczy przyjemność. Tutaj odrobinę tylko przegniesz i on będzie, kurczę, ci się, będzie go za dużo, będziesz go musiał zbierać. Jak go zbierzesz, to może być tak, że gdzieś nie do końca będzie równo. Także taki trochę wymagający. I niespecjalnie lubiący wszystkie plastiki. Tak jak mówiłem wcześniej, na miękkie plastiki 1 do 3 i w koncentracie. Na twardych 1 do 3, 1 do 4 i wtedy będzie dobrze. Ale kolejny minus, trzeba kupić całe 5 litrów. O, trochę dużo, jak na taką wydajność tego wynalazku. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!